Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam w jak prosty sposób wymienić żaróweczki w świetle stopu, który się znajduje w tylnej klapie bagażnika. Jest dużo poradników, w których się pokazują jak wymienić żaróweczkę stopu przód, tył, no tył, bo z przodu nie ma świetla stopu. Ale dość rzadko spotykają się poradniki wymiany świateł stopu w klapie właśnie bagażnika. I w moim przypadku Wam to pokażę na przykładzie Fiata Punto 2. Ale jest pewnie bardzo podobnie w innych modelach samochodów Fiatów i innych starszych modelach samochodów osobowych. I dość krótki poradnik, tutaj spójrzcie, mamy do czynienia tutaj dwie śrubeczki. Śrubeczki są krzyżakowe, odkręcamy sobie je. Tu wystarczy nam tylko i wyłącznie śrubokręt krzyżakowy i bez stresu szybciutko odkręcimy sobie te dwie śrubeczki. Tu jeszcze mamy kolejne dwie śrubeczki. No w tym poradniku to sobie troszkę muszę robić to w powietrzu, bo nie wyszłoby mi to. Tu są troszkę mniejsze te śrubeczki, ale też krzyżaki. Nie wiem jak Wam, ale jeśli chodzi o właśnie żaróweczki w świetle stopu, tył, właśnie w klapie bagażnika, no ani razu jeszcze mi się nie spaliły, ani razu jeszcze nie wymieniałem. A jeżdżę samochodem już no, z 8 lat. Teraz sobie wypinamy jeszcze tą wtyczkę, która właśnie zasila prądem nasze żarówki i odkręcimy sobie właśnie te dwie śrubeczki krzyżakowe, o których wcześniej była mowa. One są znacznie, oczywiście... Aha, nie, już odkręciliśmy już je. Nie, jeszcze nie. Odkręcamy sobie je. One są znacznie krótsze i są węższe znacznie, więc, ale ten śrubokręt, którego będziecie posiadać do tych większych, szerszych, to na pewno będzie również pasował. I teraz widzimy bardzo, na przykład to wyskoczyło z obudowy, ale ogólnie taka wymiana jest naprawdę bardzo prosta. Powiem szczerze, że trudniej jest wymienić w samochodzie tym Punto 2 na przykład światła przeciwmgielne bądź na przykład nie wiem, pozycyjne, gdyby ktoś w ogóle nie wiedział, niżeli właśnie te światła stopu, bo to praktycznie wszystko widać. Jak na dłoni, wszystko jest no, na wierzchu tak naprawdę, więc na pewno nie będziemy mieli z tym żadnych problemów. I teraz zobaczcie, co ciekawe, tu mamy takie blokady. Blokady, które zaczepy, które blokują obudowę klosza z obudową tylną. I sobie podwadzamy. Ja w tym przypadku używam takiego fajnego szpica, w moim przypadku jest to wiertło stolarskie, bardzo przydatne, często je używam, bardzo mi się przydaje. Więc podwadzamy tak, aby wybijamy te blokady, zatrzepy, żeby nam to wszystko odeszło. I tu wystarczy właśnie po tej stronie 3 wybić i to powinno nam odejść. No i właśnie tak się stało. I teraz zobaczmy, jak to fajnie wygląda. Jest 2, 4, 5 żaróweczek. Prawdopodobnie są to żaróweczki W5W, z tego co pamiętam. I są najbardziej popularne, jeśli chodzi o samochód osobowy. No, Fiat Punto 2 na pewno. Są najbardziej popularne żaróweczki w samochodzie. Jest ich po prostu najwięcej. I żeby je tutaj wymienić, to wystarczy, no widzicie, ja tutaj taki mam patent, wybijam sobie szpicem na zewnątrz,
od wewnątrz tej obudowy, wybijamy sobie tym szpikulcem i teraz możemy już swobodnie wyciągnąć siarweczkę, tylko trzeba mieć troszkę no, naprawdę cienkie paluszki, żeby to dość szybko wyciągnąć. Jeśli macie grube paluszki, to troszkę będzie trudniej. I już tutaj jest szaróweczka wyciągnięta. Zobaczcie, bardzo szybki i prosty sposób. Takie mini żarówki naprawdę dają moc w czasie jazdy. Bardzo dobrze je widać. I teraz ponownie włożymy na swoje miejsce. Zamontujemy, no załóżmy żarówkę, którą chcemy po prostu wymienić, bo nam się przypaliła. Zakładamy ją na swoje miejsce. Tutaj spróbujemy sobie tak to włożyć paluszkami. Troszkę jest trudniej, tak? Bo jest bardzo mało miejsca. I żeby mieć tutaj pewność, że ona tam idealnie doszła, to wypadałoby podwalić ją czymś od góry. No ja tu użyję śrubokręta, ale oczywiście najlepiej byłoby to zrobić plastikowym narzędziem, żeby tego nie uszkodzić. Ja sobie tutaj od góry przymocuję żaróweczkę. O, jest. Jest wszystko tak, jak być powinno. Tutaj sobie przy okazji każdą sprawdzam, czy nam te idealnie leżą na swoim miejscu. I teraz zakładamy z powrotem na swoje miejsce, wpinamy zatrzepy. Tu najlepiej właśnie z tej samej strony, którą wcześniej robiliśmy. O, i tutaj blokujemy dwa kolejne zatrzepy i to wszystko tak naprawdę. I teraz sobie przykręcamy dwie śrubeczki. To były te mniejsze, mniejsze znacznie. Były te śrubeczki w kolorze złotym. Więc sobie je przykręcamy. Wpinamy sobie wtyczkę na swoje miejsce. Wtyczka. O, właśnie, to nie chcę nam wejść. Jest. I zakładamy na swoje miejsce z powrotem tą całą obudowę. Tylko tutaj był delikatny problem, mianowicie chodzi o to, że jest takie mocowanie właśnie, które się mocuje w tylną klapę. Za chwilę wam to pokażę, jak to, bo tutaj miałem taki problem właśnie, że w ogóle nie chciało się dokręcić śrubeczkę i zobaczycie, jaka to była przyczyna, by ewentualnie, gdyby u was był taki przypadek, no po prostu będziecie wiedzieć, o co dokładnie chodzi, co się stało, żeby to szybko poprawić. O właśnie tutaj, spójrzcie, tutaj długo się dubałem i nic nie wychodziło. No właśnie, tu widzimy, że nam się to aby, no, doczepiło do wkręta.
ten cały zaczep, który jest mocowany w tylną klapę bagażnika, on jest tak fajnie dorobiony, że ta cała blaszka jest właśnie mocowana i później jak się dokręca, wkręta, to się po prostu jakby rozszerza. Rozszerza się dzięki temu po prostu jest no, silnie wpajana w tą klapę i dzięki temu cała ta budowa i ten cały klosz jest no, dość mocno przyczepiony. No podobnie jest jak te kołki na przykład do ściany. Sobie wbijamy, a później właśnie przykręcamy wkrętak i nam się to po prostu rozszerza, dzięki temu bardzo mocno nam trzyma w ścianie. Podobnie jest taka zasada właśnie w tym samochodzie, w tym miejscu. A więc sobie tak zrobiłem, żeby z powrotem założyłem sobie te mocowanie na swoim miejscu i teraz sobie już swobodnie przykręcimy śrubeczki i powinno nam wszystko fajnie się przykręcić. Nie powinno być żadnych problemów. I przykręcamy już, no już koniec praktycznie będzie. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.